Pewnie zauważyliście, że od jakiegoś czasu nie pojawiają się na tym kanale żadne nowe materiały. I dziś tak sobie uzmysłowiłem, że powinienem nagrać jakiś filmik i powiedzieć o powodach, żeby nie było, że po prostu porzuciłem ten kanał bez słowa. I prawda jest taka, że już od paru dobrych lat nie pracuję jako sieciowiec. Pracuję więcej z Linuxem, z Dockerem, z rozwiązaniami chmurowymi i role, jakie ostatnio miałem, to DevOps Engineer, Cloud Administrator, więc bardziej w takich tematach się kręcę ostatnio. Jako też, że siedzę w UK i na razie chyba tak zostanie, to zdecydowałem, że otworzę nowy kanał na YouTube, który będzie się koncentrował na technologiach, z którymi pracuję właśnie teraz i zarazem będzie to kanał anglojęzyczny. Ten kanał nazywa się Automation Avenue, istnieje od ponad 6 miesięcy i zapraszam wszystkich do jego oglądania i subskrybowania. Jak interesujecie się takimi tematami jak właśnie Docker, Linux, rozwiązania chmurowe, jakaś automatyzacja i jednocześnie chcecie się pośmiać z mojego języka tak zwanego ponglish, to zapraszam wszystkich. Linki zamieszczę w opisie filmu i podobno też w komentarzach, więc zerknijcie tam i kliknijcie, poproszę. Nie musicie znać angielskiego jakoś super, ja sam ciągle się go uczę, więc nie zniechęcajcie się faktem, że jest po angielsku. Mi właśnie zależy, aby samemu ten język poprawić i tak naprawdę praca nad moim językiem była głównym powodem, dlaczego w ogóle powstał ten nowy kanał, zamiast kontynuować ten właśnie Your Network Channel, prawda? Bo prawda jest taka, że wierzcie mi lub nie, ale młodszy się nie robię. Uczyć mi się jest coraz ciężej, więc próbuję się zmuszać do nauki z każdej możliwej strony. I ten kanał więc, ten mi chodzi obecny Your Network Channel, zostanie sobie tutaj ze wszystkimi poprzednimi materiałami, ale szczerze wątpię, abym wrócił do kręcenia czegoś nowego tutaj. A więc no tak to wygląda na dzień dzisiejszy. No ale tak mam nadzieję, że wielu z Was zobaczy na tym moim nowym kanale Automation Avenue i jeśli tak, to dajcie tam znać w komentarzach, że przeskoczyliście z Your Network Channel. I tam dawajcie mi znać, co mam nakręcić, jakie tematy Was interesują, który jeszcze nie był przerabiany i tak dalej. Tak więc dziękuję Wam wszystkim za wspólny czas tutaj i zapraszam do kontynuacji na Automation Avenue. Pozdrawiam, Marek.